spowodował tragedię, jadąc pod prąd. Nie żyje 4-letnie dziecko i kierowca. Paf. Tragiczny wypadek na S5 w pobliżu Bydgoszczy. Nie żyje kierowca Opla. Jadąc pod prąd, zderzył się z busem. Niestety, zmarła też druga ofiara, 4-letnia dziewczynka. Internauci opublikowali nagranie, na którym widać chwilę przed i po tragedii. Przerażający wypadek pod Bydgoszczą. W sobotę na drodze S5 między Osówcem a Szczutkami doszło do tragicznego wypadku. Zderzyły się dwa samochody, osobowy Opel i bus. Policja potwierdziła, że kolizję spowodował jadący Oplem 69-latek. Policjanci, wjeżdżając na S5, zauważyli, że ów kierowca kieruje się pod prąd. Zawrócili, żeby za nim pojechać. Wtedy kierujący Oplem 69-latek zaczął uciekać. Doprowadził do zderzenia z busem, przekazała w rozmowie z serwisem ekspresbydgoski.pl.com Lidia Kowalska z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Tragedia pod Bydgoszczą? 4-latka zmarła w szpitalu. Kierujący Oplem 69-latek zmarł na miejscu. Podróżował sam? Busem jechało 5 osób. Wszystkie trafiły do szpitala. Jeden z poszkodowanych był zakleszczony w aucie. Służby musiały do jego wydostania użyć specjalistycznego sprzętu. Ranna została kobieta wraz z 4-letnią dziewczynką. Lekarze określali stan dziecka jako ciężki. Na miejsce wezwano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Następnego dnia Komenda Miejska Policji przekazała tragiczną informację. Lekarzom nie udało się uratować życia 4-latki. Szokujące nagranie. Kierowca Opla jechał pod prąd na S5. Internauci podzielili się nagraniem sprzed tragedii, w której zginęły dwie osoby, w tym dziecko. Na materiale widać Opla jadącego z dużą prędkością pod prąd. Następnie pokazano skutki nierozważnej jazdy mężczyzny. Sceny z miejsca wypadku powinny stanowić przestrogę dla wszystkich kierowców.